rozpoczęcie budowy terminala T3 jest kluczowe w obszarze rozwoju przeładunków kontenerowych w Polsce, ale to dopiero połowa drogi. Obecnie faktem jest, że staniemy się za te 2 lata największym portem na Morzu Bałtyckim, a trzeba przypomnieć, że jeszcze 10 lat temu w ogóle nie istnieliśmy jako porty przeładowujące kontenery i do których mogłyby wpłynąć największe jednostki kontenerowe. Dzisiaj obsługujemy już największe takie statki, więc dlatego jest to niezwykle, niezwykle ważne. Rozbudowa Baltic Hub o terminal trzeci to jest właśnie taki projekt, który zwiększy możliwości przeładunkowe tego terminala o 1,5 miliona TEU. To jest mniej więcej jakieś 15-17 milionów ton towaru, które będą możliwe do obsługi w naszym porcie. Warto podkreślić tą synergię, jaka zafunkcjonowała, jeżeli chodzi o zrealizowanie inwestycji. Po stronie zarządu portu była budowa drogi dojazdowej w układzie 2+2, dedykowane dodatkowe 2 tory, jeżeli chodzi o ten transport kolejowy. Tym samym port w Gdańsku i terminal Baltic Hub będzie najlepiej skomunikowanym terminalem w Europie i zdecydowanie nas zbliży do pierwszej dziesiątki największych portów europejskich. To jest cel, myślę, dla zarządu portu na kolejne 5-6 lat. The biggest change, I would say, will be two things. One, introduction of rail-mounted gantry cranes on the yard instead of RTGs, and they'll be semi-automated, so there'll be no operators inside the machines. They'll be operated remotely from our office building. So that's a very interesting development here for Poland and for the Baltic. And then also another opportunity to have another berth for the mega vessels. So if we think about the industry where more and more big ships are going to come on stream towards the end of 2023 and into 2024, there's really nowhere in the Polish ports or in the Baltic ports to accommodate another third string, let's say, Far East Europe. So we'll be able to provide that from middle of 2024.